Dzień dobry Państwu. Jesteśmy dzisiaj w nowej drużynie po rozstrzygnięciu wyborczym. Podkreślam, rozstrzygnięciu satysfakcjonującym. Mamy tutaj bohaterkę tych wyborów, panią poseł Joannę Muchę. Pokonała wszystkich liderów list, wszystkich komitetów wyborczych, a szczególnie chcę podkreślić naszą z konkurującą z nami partią Prawo i Sprawiedliwość, panią poseł Elżbietą Kruk. Zaskoczenie mimo wszystko? 17%? Zaskoczenie, tak, bo spodziewałam się, liczyłam na dobry wynik, ale nie spodziewałam się, że będzie aż tak dobry, więc duże zaskoczenie. Proszę. A ma pani satysfakcję, że pokonała pani nie tylko panią Kruk, ale panią Gąsiowarkę? Nie, ja nigdy nie podchodziłam tak do tej całej sytuacji. Stawiałam sobie zadanie, którego niestety nie udało mi się wypełnić, czyli stawiałam sobie zadanie, żeby moimi głosami uzyskać ten piąty mandat dla Platformy. I to się nie udało, no ale to tylko oznacza, że jest jeszcze nad czym pracować. Panie pośle, do pana posła Żmijana. Czy właśnie tak bardzo dobry wynik pani Joanny Muchy nie oznacza, że może to ona powinna być numer jeden na liście? Wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy, państwo o to pytaliście. Chcę powiedzieć jednoznacznie jeszcze raz dzisiaj po wyborach. Przyjęliśmy w zarządzie określoną filozofię na te wybory. Zresztą wiedzieliśmy wszyscy, że w szczególnej sytuacji przygotowujemy się do wyborów jako właśnie partia współrządząca. Ja osobiście, ale zarząd podzielił mój pogląd, przygotowywaliśmy taką kolejność na liście, szczególnie jeżeli chodzi o pierwszą piątkę, żeby wszyscy pracowali intensywnie. Dzisiaj przyznacie państwo, że ten skutek osiągnąłem. Naprawdę praca była bardzo intensywna, dało to się odczuć od początku do ostatniego dnia kampanii i z tego tytułu jestem bardzo zadowolony. Bardzo się cieszę, że Joasia osiągnęła taki piękny wynik. Powiadam, to był efekt tego, że bardzo intensywnie, bardzo ciężko pracowała, a właśnie bardzo mi na tym zależało, bo mogłoby być po prostu gorzej. Pani poseł, no właśnie jaka jest tajemnica sukcesu? Kampania, czy właśnie rywalizacja z koleżanką z pierwszego miejsca? Wszystkie rzeczy się liczą. I liczy się miejsce na liście, i liczy się kampania wizerunkowa, ale najważniejsze jest to, żeby wypracować sobie taką pozycję, w której ludzie się identyfikują z tym, czym się zajmuje i czym się chce zajmować. Jeśli jest tak, że pracuje na rzecz kobiet i to jest jakby widziane i kobiety rzeczywiście czują i wiedzą, że stoję po ich stronie, to wiem, że mam dużą część ich głosów. Jeśli mam przygotowania ekonomiczne i rozmawiam z przedsiębiorcami, to też czuję ich duże wsparcie, ich no taki bardzo pozytywny feedback z ich strony. Więc to jest najważniejsze. Najważniejsze jest zbudowanie dobrych relacji z dużymi grupami, które czują rzeczywistą, prawdziwą pracę na ich rzecz. Żadne triki, żadne jakieś czary nie pomogą bez właśnie tego. A nie było jakiejś obawy, że w pamięci pozostaje ten wywiad? Ten wywiad oczywiście trochę głosów zabrał, ja nie mam sobie tego żadnej wątpliwości. Chociaż w naszym elektoracie było też tak, że niektórzy mi mówili, że dobrze, że ktoś w końcu coś odważnego powiedział, mimo że tego nie powiedziałam, jeszcze raz podkreślam. Ale moim zdaniem ten głos oczywiście trochę głosów urwał. No ale trudno, no tak jak powiedziałam, kamieniołomy i do roboty. Mimo wszystko to jeden z gorszych wyników PO w kraju. Przecież nie mieliśmy wątpliwości państwo także, że żyjemy w tej części kraju, której elektorat PiS-u jest większy. Łatwo nie jest pracować, ale wynik osiągnięty, myślę, że podzielicie państwo tą opinię. Jest dobry. Panie pośle, można też zauważyć, że to nie PiS wam odebrał głos, tylko ruch Palikota. I skąd ten sukces ruchu Palikota? Proszę państwa, oczywiście przyjdzie czas na bardzo głębokie analizy i wyciągnięcie wniosków po tej kampanii wyborczej. Kilka przyczyn wpłynęło na to, że ten jeden mandat mamy mniej. No i oczywiście Janusz Palikot. Janusz Palikot jest zaskoczeniem w ogóle na scenie politycznej w skali kraju. No, zrobił doskonały, przecież na dzisiaj, jeszcze nie ostateczny, ale na dzisiaj sondażowy wynik to trzeci wynik w kraju. Więc nie dziwimy się, myślę, że państwo także, przecież tutaj pracował przez kilka lat bardzo intensywnie na Lubelszczyźnie, w Platformie Obywatelskiej.
a także pracował w kraju. Był taki moment, że jeżeli chodzi o rozpoznawalność, był na 6. miejscu w kraju. Czyli to nie jest zaskoczenie, myślę, że dla nas na pewno, dla mnie na pewno nie, ale myślę, że dla Państwa także.